Witam Was serdecznie na kolejnym naszym krótkim mini wykładzie wolności. Nazywam się Marcin Sawicki, reprezentuję Wolność Białystok. Jestem członkiem Rady Krajowej i w związku z tym postanowiłem dzisiaj zabrać głos. Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach bardziej przyziemnych, czyli o tym, jak wolny rynek wpływa na nasze życie codzienne, w jaki sposób to wygląda. I tak naprawdę podam kilka takich prostych przykładów i dowodów na to z naszego życia codziennego i tego, czego doświadczyliśmy, że właśnie ten wolny rynek no tak nie do końca działa, a niektóre grupy zawodowe czy społeczne, uwaga, będąc uwalnianymi kolejno, a nie wszystkie naraz, mają częściowo rację tym, że bronią swojej branży, czy też swojego portfela, czy też interwencjonizmu. Oczywiście jest to krótkowzroczne, ale jest to do zrozumienia. I chciałbym zacząć od takiej krótkiej historyjki, która jest związana z tymi ostatnimi świętami, które miały miejsce, czyli świętami Bożego Narodzenia. Jest godzina 16 i dochodzę do wniosku, że trzeba zamówić tutaj taksówkę, prawda, bo chciałem jechać na Wigilię do siostry, do rodziny. I co się okazuje? Pani dyspozytorka udziela mi króciutkiej informacji, że proszę pana, to aż 25 minut trzeba czekać na taksówkę. Dobrze, w samym centrum 25 minut. Myślę, no nic to, święta, rozumiem, przeżyję. Poczekałem 25 minut, podjeżdża taksówka, aż wsiadamy, jedziemy. I wywiązała się taka króciutka dyskusja z tym taksówkarzem. No i co, poza tym, że ten taksówkarz narzekał jak zawsze, jak wszyscy prawie taksówkarze, także źle, bieda i się nie da i w ogóle, to użył jednego bardzo ważnego argumentu. Proszę pana, ja bym chciał, żeby wszystkie dni były tak jak dzisiaj. No bo ja zagajem, że są żniwa. Ja mówię, jak ja bym chciał, żeby wszystkie dni były. Ja mówię, no to super, to by pan wtedy rewelacyjnie zarabiał. A on mówi, nie, to ja bym dzisiaj miał wolne i bym nie musiał jeść. I to jest taka ciekawa perspektywa. I przechodzimy teraz do takiego krótkiego tematu. No jak tutaj działa wolny rynek, jak powinien zadziałać wolny rynek? Słuchajcie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że tak jak przy tych świętach, dochodzi do takiej sytuacji, że w pewnym momencie, no nie wiem, zepsuło się dużo samochodów osobowych, były masowe korki, kataklizm, nie wiem, cokolwiek i jest zwiększone zapotrzebowanie, czy też jakaś wielka impreza popijawa i wszyscy jadą taksówkami. I jest zwiększone zapotrzebowanie długookresowe, powiedzmy miesięczne czy też dwumiesięczne na taksówki. W Białymstoku obecnie wydanych licencji jest około 1400 licencji taksówkarskich. Jak to wyglądało do tej pory? Do 2014 roku były wymagane czerwca, dokładnie zaraz zerknę i wam powiem, stycznia 2014 roku były wymagane koncesje różnego rodzaju. I od 2014 roku do czerwca 2015 zarejestrowało się około 300 nowych taksówkarzy. Jak łatwo policzyć, przyrost to jest około 25% liczby taksówkarzy w ciągu zaledwie jednego roku, kiedy zniesiono różnego rodzaju wymogi, egzaminy, jakieś tam inne bzdury związane z zawodem taksówkarskim. Doprowadziło to do tego, że obecnie mamy 1400 taksówkarzy zarejestrowanych. Oczywiście nie wszyscy zawsze codziennie wyjeżdżają, nie wszyscy pracują, niektórzy dorabiają i tak dalej. I od czerwca 2015 roku, czyli zeszłego roku, w dużej mierze na życzenie taksówkarzy już obecnych został z powrotem wprowadzony egzamin i koncesjonowanie czy też wydawanie licencji na taksówkarza. Doprowadza to niejednokrotnie do tego, że jest dwa razy więcej chętnych na dostanie się do tej grupy zawodowej czy też branżowej, jak jest wydawanych licencji. I teraz do czego to doprowadza w perspektywie długofalowej? Że jeżeli będzie zwiększone zapotrzebowanie na zawód taksówkarza, to zanim dostaną się do branży nowi taksówkarze, to duża część społeczeństwa będzie musiała płacić dużo więcej. I nic by w tym złego jeszcze tak by nie było szczególnie, no bo wiecie, powiedzmy usługa jakaś tam ekskluzywna, rośnie cena, to nie jest prawda potrzeba, pierwsza potrzeba, nie jest jakaś tam często konieczność. No ale dobrze. Ale w perspektywie też długofalowej doprowadziłoby to nie tylko do zmniejszenia czy też wymiaru świadczenia tej usługi, tak jak ten taksówkarz powiedział, no ja jakbym miał więcej, to bym nie jeździł, albo jeździłbym mniej, ale też doprowadziłoby do rażącego pogorszenia jakości taksówkarzy.
Bo co by nie mówić o tych taksówkarzach dzisiejszych, to myślę, że część z widzów, część z was i waszych rodziców no pamięta taksówkarzy jeszcze wcześniejszych, z poprzedniego systemu, gdzie było ich jeszcze mniej. Więc myślę, że teraz jest i tak jakoś dosyć poprawa jakościowa, jeżeli chodzi o tę usługę. Niemniej jednak jest to dalej branża w duży sposób regulowana. A jakby to wyglądało, gdyby panował wolny rynek? Jest duży ruch, szybko się ploteczka roznosi po mieście, bo tak zawsze jest z każdą branżą, firmą, zawodem. Jak ktoś gdzieś dobrze płaci albo dużo zarabia, to zaraz wszyscy o tym wiedzą, tak? Że w tej branży to się zarabia. Tak jak wszyscy dzisiaj wiedzą, że w IT to się zarabia. Tak? Nie zawsze, nie wszyscy, ale jako ogół w branży IT się lepiej zarabia. I doprowadza to do sytuacji, w której błyskawicznie ludzie, powiedzmy, że jest jakiś urząd, instytucja, rejestrują się po prostu jako taksówkarz, nie wiem, płacą 50 zł, jakiś niech tam znaczek państwowy wykupują, czy płacą 100 zł za to, że dostają napis wielki taksi, prawda, od władz miasta, sobie taksi Białystok przyklejają, montują sobie taksometr, a niech tam niech będzie, bo przecież w XXI wieku nie może być taksometr, nie wiem, na Androida, czy w jakiejkolwiek formie mobilnej, musi być to rozwiązanie klasyczne, dobrze. I ruszają sobie po prostu ci ludzie w trasę. I takim rozwiązaniem w dużym uproszczeniu był Uber, który to doprowadził do tego, że zwykli zjadacze chleba w błyskawiczny sposób mogli się stać taksówkarzami, mogli wejść na rynek, utrzymać nie tylko niską cenę tej usługi, sami zarobić, ale jeszcze dodatkowo jakość usługi była wyższa, bo były tam komentarze, prawda, jakieś plusiki, oceny, że lepsza, gorsza usługa i tak dalej, i tak dalej. I nieprawdą jest to, że Uber był tak drastycznie tańszy od taksówek. No nie był. Po prostu posługiwali się narzędziami XXI wieku. Po pierwsze, błyskawiczna rejestracja. Po drugie, trasa i cena liczona za trasę liczona przez nawigację GPS, a nie przez życzenie pobożne pana taksówkarza, który jak widzi, że jesteśmy w stanie dużego upojenia albo nie znamy miasta, to wiezie nas naokoło. I to przede wszystkim wpływało na skrócenie tej trasy. A nie sam fakt, prawda, że ojej, że tacy z Ubera ludzie mili, życzliwi, prawda, i oni są po prostu tańsi, bo mają takie pobożne życzenie. No nie, po prostu było to zwykłe uproszczenie. No i dzisiaj taki pan taksówkarz no to zrobi wszystko po prostu, żeby takie instytucje jak Uber zniszczyć. No bo co? On żyje tylko i wyłącznie z tego. Składki ZUS ma tam 1100 do płacenia, prawda? No jak jest na emeryturze, a większość jednak taksówkarzy są emerytami, no to jeszcze, prawda, tam nie płaci tej składki, ale inni pozostali płacą 1100 zł na emeryturze. Ma tam taksometr, paliwo akcyzowane drogie, podatki za samochód trzeba tam płacić, ubezpieczenia trzeba wykupywać i jeszcze jakby wpuścili jemu kilku dodatkowych tam kilkuset młodych ludzi, by zaczęło jeździć na taksówkach bez żadnych egzaminów, a on jeszcze przecież za ten egzamin płacił, musiał go zdawać i tak dalej, no to on w tym wypadku jest zwyczajnie no, poszkodowany. No i on się w tym momencie buntuje, prawda, że jak to, że chce, żeby były egzaminy, wymogi, żeby to było odpowiednio opodatkowane, żeby Ubera najlepiej zniszczyć, bo on sam jest, wiecie, niepiśmienny w sensie komputerowym, czyli jest w grupie wykluczenia cyfrowego, nie posługuje się smartfonami, nie posługuje się internetem. No i zwyczajnie mówi, a ten Uber to jest zły, bo on dochodówki nie płacił. A tak naprawdę nie chodzi dla tego pana taksówkarza o tą dochodówkę, bo gdyby mu zależało, to by płacił więcej dochodowego, prawda? Po prostu sam przyszedł do Urzędu Skarbowego i powiedział, proszę państwa, drogi Urzędzie Skarbowy, ja dzisiaj dobrowolnie przyniosłem 500 zł, żeby wzmocnić nasz kraj, żeby armia była silniejsza i dobrowolnie wpłacam w Urzędzie Skarbowym te dodatkowe 500 na przykład złotych. No tak to nie działa, więc nie oszukujmy się, że przeciętnemu Kowalskiemu zależy na tym, żeby koniecznie inni płacili po podatki. Nie chodzi o to, chodzi o to, że ja płacę podatki, a oni nie płacą, więc się pojawia naturalna zazdrość. I to dotyczy wielu grup branżowych. Wpływa to między innymi na cenę i jakość tej usługi na końcu. Kolejną taką grupą ostatnio, która też szerzej się pojawiła, no to są oczywiście rolnicy. No rolnictwo ze względów bardzo często, tak się mówi kolokwialnie, strategicznych, żywnościowych, prawda, a co gdyby Polska była okrążona i wybuchła wojna, no to żywność jest podstawowym surowcem tak wymaganym przez społeczeństwo, tak jakbyśmy byli co najmniej Madagaskarem, prawda, gdzieś tam na morzu, no to prawda, jest bardzo ważne, żeby tą żywność dotować. Tylko nie dotuje się jakoś specjalnie określonych produktów rolnych, tylko zazwyczaj
te grupy rolników czy też sadowników, które się upominają bardziej. I tak ostatnio na przykład doświadczyliśmy tego, że było embargo na jabłka i różnego rodzaju tam, prawda, owoce. Tu zaraz zobaczę, jabłka, gruszki, pomidory i inne tam marchewki, słodka papryka, śliwki, winogrona, brzoskwinie. To między innymi zostało objęte embargiem ze strony Rosji, jeżeli chodzi o Polskę. I co się powinno stać, gdyby ten wolny rynek naprawdę funkcjonował? Otóż doprowadziłoby to do większej liczby owoców i żeby nie marnować też pieniędzy, nie tracić ich na koszta utylizacji i niszczenia tych zasobów, bo to też wbrew pozorom kosztuje i to niemało, no to ci wtedy sadownicy, prawda, dystrybutorzy wpuściliby te owoce na wolny rynek, automatycznie cena by spadła. A w momencie, pamiętam to jak dziś, w momencie, kiedy było embargo na jabłka, to ja się, słuchajcie, dziwiłem, kiedy wchodzę do Biedronki i w Biedronce jabłka w tym momencie kosztowały 5 zł za kilogram. Oczywiście były jakieś tam za 3 zł i tam za 2,50, no ale takie zieloniutkie, ładne jabłuszka, no to już były po piąteczce, prawda, za kilogram. I ja sobie tak pomyślałem, a to za 5,50 mniej więcej tak kosztowały i ta cena się utrzymuje już chyba od półtora roku, czy tam od dwóch lat na te jabłka niezmiennie. I ja sobie pomyślałem, oho, embargo, to czemu ta cena nie spada? Przecież to powinien być szał, prawda? Czasami jak jest wysyp truskawek, jak jest dobry sezon, no to przecież te truskawki są strasznie tanie, a wiemy, jak jest ich mało, to drożeją. Ale nie, nasz wspaniały rząd, też ze względu na protesty sadowników, postanowił wprowadzić regulacje, taki nazwijmy to interwencyjny skup danego surowca i tak między innymi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do września 2016 roku. Co zostało zrobione? No, Agencja Rozwoju Rynku no, wprowadziła skup, powiedzmy, interwencyjny. Zapraszamy, siadajcie. Wprowadziła skup interwencyjny i tak na przykład skupiono 90 400 ton jabłek, skupiono 10 900 ton z grupy właśnie obejmujących pomidory i inne tam produkty, 500 ton śliwek, winogron i 600 ton brzoskwin. W związku z tym nigdy się nie doczekamy, moi drodzy, tego, żeby ta cena była odpowiednio niska, bo zawsze się ktoś wepchnie swoje paluchy po prostu i zawsze po prostu będzie skupował ten dany produkt i usługę. I kolejną taką jeszcze usługą też związaną blisko z taksówkarzami jest BlaBlaCar, wszystkim chyba znany. Chcesz podróżować między miastami, dosiadasz się do jakiegoś kierowcy, który i tak jedzie i po prostu z nim przejeżdżasz tą trasę i płacisz o wiele mniej, jakbyś miał jechać sam osobiście. I też, moi drodzy, trwają cały czas prace na to, żeby BlaBlaCar zablokować, żeby go zniszczyć. Czyli w momencie, kiedy współczesna technika XXI wieku bez względu na ustawodawstwo wprowadza na uwolnienie rynków, chociaż malutkiej, węziutkiej branży, to już automatycznie siedzą tam szkodniki różnego rodzaju, które knują i psują. I dlaczego oni też to robią? No robią to dlatego, że wychodzi taka, nazwijmy to, grupa branżowa, jak na przykład ci wspomnieni taksówkarze. No oni strajkują, protestują, bo będą poszkodowani. I to jest między innymi dowód na to, że jeżeli będziemy próbowali wprowadzić wolny rynek w wąskich branżach, to zawsze ta branża będzie się buntować, bo będzie się czuła pokrzywdzona. No bo załóżmy, teoretycznie, wprowadzamy wolny rynek dla taksówkarzy. To dlaczego nie ma wolnego rynku dla prawników? Dlaczego nie ma wolnego rynku na przykład dla... kogo tu powiedzmy wziąć? No nauczyciele? W sumie nie ma dla nich wolnego rynku. No bo nauczyciel, jeszcze jak jest jakaś szkoła prywatna, no to się zatrudni. Ale jakby chciał założyć sam... To już nie tak prosto. I jest wiele takich branż po prostu koncesjonowanych w mniejszy bądź większy sposób. I co jest bardzo ważne, że jeżeli chcemy, żeby ten wolny rynek, który ma ostatecznie doprowadzić do tego, że będzie płynny ruch między branżami, że ceny te zaczną w różnych branżach spadać i zaczną się automatycznie regulować, to uwaga, trzeba uwolnić je wszystkie naraz. Tak? No bo wtedy tak, jeżeli taksówkarz by się obraził, to przecież inne usługi mu w międzyczasie i produkty zaczną tanieć.
Więc on, zanim zdąży się obrazić, to może się okaże, że nie będzie potrzebował wymogów SEPA jakichś tam elektrycznych, prawda, czy jakichś tam SEPowskich, czy innych, żeby móc na przykład być elektrykiem. Bo on jest złota rączka i on nie potrzebuje znać prawa OMA, on tylko gniazdka przykręca, na przykład. I wtedy zawsze się pojawi jakiś pan mądry, tak jak to jest u panów taksówkarzy, który powie, no tak, ale taki pan jakby włożył paluchy do gniazdka i go prąd poraził, to co? No to nic. No to włożył je sam. Tak? Tak samo jak, a ci taksówkarze bez egzaminów. Ojej, oni miasta nie znają w XXI wieku. Nawigacja jest. W telefonie każdym nawigacja. Ale on nie zna miasta. Jak on biedny sobie poradzi? Zginie. Przecież ten klient będzie sfrustrowany. Tak, taksówkarz się martwi o to, że który zna miasto, na przykład jak swoją kieszeń, będzie martwi się od tego biednego, szarego klienta, że on będzie sfrustrowany i może przestanie jeździć taksówkami. Jakie dobre serce, naprawdę doceniam. Także tak samo prawnicy się martwią. A jak ten klient trafi na nieodpowiedniego prawnika i on go skrzywdzi albo sprawę przegra, no tak jakby najlepsi prawnicy spraw nie przegrywali. A zawsze co powiedzą, no co, co zrobisz, taki sędzia, skurczybyk. Ja pierdzielę, podły sędzia, nie mogłem tego dla pana zrobić, prawda? I tak dalej. No to jest naturalne. A gdyby na przykład rynek prawników był uwolniony i był na przykład ranking prawników, ile spraw wygrał, ile przegrał, tak? Na jakie kwoty obronił prawników, swoich klientów, na jakie kwoty wygrał sprawy, tak? To może byśmy inaczej dobierali tych prawników. I gdyby on mógł sobie pierdzielnąć billboard na środku miasta, że mam najwięcej wygranych spraw w mieście. A dzisiaj? Kto wie, który prawnik ma najwięcej wygranych spraw w mieście? Ja nie wiem. Wtedy dobry prawnik by zarabiał dużo więcej. Mogłoby się okazać zupełnie przypadkiem, że 30-letni młody prawnik, który skończył studia, jest chorobliwie ambitny, siedzi po nocach, nic nie je, pracuje, uczy się i mogłoby się okazać, że on wygrywa więcej spraw od jakiegoś starszego, już prawda, zbliżającego się do emerytury prawnika, który ma swoją kancelarię, uwaga, w samym centrum miasta oczywiście. Tak? Do tego doprowadza wolny rynek i bardzo często jest tak, że przeciwnicy wolnego rynku mówią, że a gdzie takie rozwiązania działają i tak dalej. No rozwiązania takie działają w wielu miejscach, na przykład w Hongkongu czy w innych, prawda, Stanach, gdzieś tam w Ameryce, a dalej się pojawiają elementami. No, w Hongkongu nie ma państwowej służby zdrowia, jak wiemy, i średnie życie jest zdecydowanie dłuższe, jak w Polsce. I jakoś nikt nie umarł. Tak, jakoś tam, prawda, nie ma plagi jakiejś, nie ma pandemii. Przypuszczam, że szczepienia pewnie też nie są obowiązkowe, a jednak jakoś tam ludzie żyją, nie, świńskiej grypy nie było, wiecie, i tak dalej. I do czego doprowadza jeszcze dalej, bo to państwo interwencyjne postępuje, to dalej. Ostatnio to taki regionalny akurat temat. Wiecie, że szaleje tutaj rzekomo na Podlasiu i na granicach, tutaj Litwa, Kaliningrad, tak szaleje jakaś tam, jak to, afrykański pomór świń. To się chyba tak nazywa, przepraszam, nie jestem specjalistą w tej branży, ale afrykański pomór świń i on doprowadza do tego, prawda, że no, te świnie chorują i trzeba je ubijać. Nie wiem, skąd się wziął, jak sama nazwa wskazuje, afrykański pomór świń na Podlasiu. Bo troszeczkę jakby nie po drodze. No ale dobrze, no powiedzmy, że to jest tylko nazwa, powiedzmy, że te świnie w dziki się zamieniają, w guźce, nie wiem. No i jest ta choroba, ona szaleje. No ona skutkuje tym oczywiście, że tak jak w wypadku chorób masowych u zwierząt, no że trzeba masowo te świniaki, prawda, ubijać. I do czego doprowadza to dzisiaj, że nasze władze, umyślnie bądź nie wiem, popadły w taką paranoję, że wymagają od każdego, kto sobie jakiegoś świniaczka jednego hodował, małego rolnika, żeby po pierwsze wylał sobie podjazd betonowy do swojego gospodarstwa. Dwa, musi tam być taka wlewka na jakieś środki chemiczne, że jak przejeżdża ta ciężarówka, to na koła zamacza w tym po prostu chemikaliach. Wyjścia i wejścia każdej świni poza, prawda, ten chlewik muszą być rejestrowane, nie wiem, kartą chipową, prawda, jak w korporacji, kartą chipową, pik, świnka wychodzi, czy z notesikiem będzie babcia ta, co w oknie siedzi, to będzie siedzieć i nocować. O, świnka wyszła. O godzinie 15 sekund 43 świnia bezczelnie odważyła się wyjść na zewnątrz, prawda?
Trzeba to zanotować. Czy jakieś kamery pomontujemy, GoPro dla świń do głowy, prawda, żeby je śledzić. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać, ale do tego doprowadza zbędny interwencjonizm. A jaki będzie tego skutek? Ano taki, że skończy się, moi drodzy, kupowanie na święta ekologicznej szyneczki u rolnika czy u rzeźnika jakiegoś, tylko będzie tak, że możesz po prostu kupić w Biedronce tylko i wyłącznie pakowaną szynkę, bo innej nie ma. No bo nie będzie się opłacało dla kogoś, kto ma 5-10 świnek, robienie nie wiadomo jak infrastruktury. I tym samym, jak komuś nie smakuje żywność modyfikowana genetycznie, czy jakakolwiek tam inna, czyli nie lubi świniaka z trzema głowami, który gdzieś tam wyrasta, czy jeszcze, to będzie zmuszony, moi drodzy. Będziecie zmuszeni, żeby kupić taką świnkę, bo nie będzie wyboru. Bo zwyczajnie nie będzie się opłacało. No będzie ktoś po prostu ten... A przecież były przypadki jeszcze w tym... W PRL-u to przecież komuna była. To moja babcia w Białymstoku przy świętach miała taki mały chlewik zrobiony, słuchajcie, w Białymstoku. Tutaj niedaleko tego miejsca, gdzie w tej chwili mieści się Galeria Alfa, słuchajcie, się miało taki chlewik przy starej kamienicy i tam się trzymało świnkę. I świnka sobie pomyje jadła różne, bo dzisiaj to słyszałem, że nawet, wiecie, domowego jedzenia świniom nie można dawać. I pytanie, czy dlatego, że świnia by nie zjadła tego paskudztwa, które jemy, czy dlatego, że po prostu nie wiem, co się z nią dzieje. I mogła sobie hodować przy świętach świniaczek kaput i mamy kiełbaskę pierwsza klasa, tak? Krótka piłka. I każdy mógł to sobie robić. A dzisiaj rolnik nie będzie mógł hodować świniaka, bo mu zabronią. A jeszcze jak je słuchacie, tam są kary przecież, jakieś potężne kary, to jeszcze niedługo będzie ZOMO jeździć i będzie po prostu strzelać do rolników. Ty, parszywcu, to świnie odważyłeś się hodować? Ty chcesz nas wszystkich pozabijać? To my cię rachu ciachu i do paki. Tak, do paki to nie, bo jest 60 tysięcy osób w kolejce, ale wtedy po prostu dostaniesz jakieś kary, mandaty. I do tego to, i tym to skutkuje. A po co to się wszystko robi, jeszcze taki detal? Bo już wspomniałem o wolnym rynku. Chcę sięgnąć po taki krótki rekwizyt. Po co to się robi? Ostatnio, słuchajcie, taka ciekawostka. Ze względu na mandat za zakłócanie ciszy nocnej we własnym mieszkaniu rzekomo, byłem na komisariacie, bo mandatu nie przyjąłem. I zebrałem sobie uloteczki, na które idą nasze pieniążki, słuchajcie. I parę słów jeszcze o tych ulotkach, które znalazłem. Jedna jest bardzo ciekawa. Gandzia Mafia Shop. Propsy dla komisariatu, słuchajcie, Gandzia Mafia Shop w komisariacie, rewelacja, hemp shop na urodziny. Widać, że się stylowo ubierają policjanci. Tak, Gandzia, dobrze, dobrze. Czyli policjant też człowiek, moi drodzy, bardzo mnie to cieszy. Ja się nie dziwię też policjantom, że się frustrują, bo oni podwyżki nie dostało, sprzętu nie mają, a na gówniane ulotki jest. To była prywatna ulotka rzucona. A tutaj teraz instytucjonalne. Wschodzący Białystok, słuchajcie, proszę bardzo. Podlaska Policja, odznaka. I tutaj mamy taką uloteczkę. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Jednostronowa ulotka. Każdy, kto drukuje ulotki, wie, że to się nie opłaca, bo to już, ale śliski, kredowy papier, słuchajcie, nie najgorszy. I co jest ważnego w tej ulotce? Nie wiem, do ilu osób ona dociera, ta ulotka. Komu ją tam rozdają, rozrzucają i na jakiej podstawie, bo to trzeba dane przetwarzać przecież. Pamiętajmy o kilku prostych zasadach. Należy zamykać drzwi i okna. Słuchajcie, taka dobra rada. Zamykaj drzwi i okna, wychodzi z domu. I nie należy rozpowszechniać informacji na temat posiadanych rzeczy w mieszkaniu, piwnic. I oddawać kluczy osobom mało znanym. Czyli słuchajcie, idziecie po chodniku, to nie ma tak, że dla pierwszej osoby mówisz dla pani Żabki, a proszę, klucze do domu, adres taki i taki. Pani tam nie zagląda, tam tylko 10 tysięcy w komodzie leży. Słuchajcie, no naprawdę, ja rozumiem, gdyby ta... A, dodatkowo pamiętajmy o sąsiedzkiej czujności, jeszcze jest taka uwaga. No i numer tam do policji, jakby był nieznany oczywiście komukolwiek. No to słuchajcie, ja rozumiem, gdyby to było napisane, że zadbaj o sąsiedzką opiekę, jak wyjeżdżasz, powiedz sąsiadowi, niech zerknie tam, czy ktoś włazi do tego mieszkania, tak? Czy cokolwiek, albo jak ulotkę ktoś ci wiesza, prawda, na klamkę, na gumce, czy jeszcze, jak tego nie robi u ciebie wspólnota mieszkaniowa czy sprzątaczka, to żeby on zbierał, żeby wyglądało, że ty jesteś w tym mieszkaniu, to ja bym jeszcze to zrozumiał. No ale takie bzdury, po prostu masakra, na to poszły pieniądze. Kolejna uloteczka.
nie dajmy się oszukać na wnuka. Ale kto my? Ja? No bo my, no nie dajmy się oszukać na wnuka. Czyli ja. I słuchajcie, oszustwa na wnuka to jest poważny problem obecnie. On dotyczy osób starszych. I na czym polega oszustwo na wnuka? No, że dzwoni jakiś koleś, ewentualnie w zmowie z kolegami, dzwoni do tej babci, mówi: babcio, to ja twój wnuk, którego nie widziałaś 20 lat chyba, no bo tak to działa. Porwali mnie, chcą mnie zamordować, potrzebuję pieniędzy, prześlij mi na konto, czy po prostu przekaż dla kolegi, który u ciebie będzie, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy złotych. No i ta osoba starsza pod wpływem tego, no po prostu przekazuje te pieniądze. Problem jest taki dosyć poważny, no bo to jest takie zaawansowane, bardzo super oszustwo, prawda, że po prostu wyłudzamy te pieniądze. I tego dotyczy ten problem, czyli oszustwo na wnuka, ale oczywiście ta ulotka o tym nie mówi, jak temu zapobiegać, tylko ona mówi o tym. W ostatnim okresie czasu, nie wiem jaki to okres, odnotowuje się szereg oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych, głównie zamieszkujących samotnie. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny, oszuści zjawiają się zwykle w najmniej odpowiednim momencie. Nie wiem, jaki to jest moment, wykorzystują naszą nieostrożność i usiłują wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych instytucji państwowych, społecznych lub pomocowych, hydraulikami lub dzwonią, udając wnuczka bądź siostrzeńca potrzebującego natychmiastowej pożyczki. To jest tylko wzmianka. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest o tym, że się podają ludzie za różnego rodzaju instytucje. I to nie ma nic wspólnego z wnukiem, tylko po prostu są ludzie, którzy się podszywają z instytucje. I ja bym chciał, żeby po prostu tutaj przedstawiono wzór legitymacji rządowej czy instytucjonalnej, której ten człowiek powinien posiadać, który puka, dzwoni i tak dalej, tak? Którą chcemy sprawdzić, ale tutaj tego nie ma oczywiście. Tak? Nie, oczywiście rozmiar jest taki, że ja czytam jeszcze jakoś w okularach, ale pewnie jakbym zdjął. Ojej. Nie otwierajcie państwo drzwi bez sprawdzenia, kto stoi po drugiej stronie. Taka dobra rada, tak? Nie wpuszczajcie państwo do domu osób nieznajomych, bez wcześniejszego upewnienia się, kim one są. Macie prawo do uzyskania danych osób bądź firmy, jaką reprezentuje dana osoba, pukająca do twoich drzwi. Nie przechowujcie państwo w domu dużych kwot pieniędzy. Pod żadnym pozorem nie przekazuje państwo pieniędzy osobom obcym. Osobom obcym nie przekazujcie pieniędzy, pamiętajcie. Jak na ulicy tam dla bezdomnego też rzucicie, to uważajcie, to obcy. Albo WOŚP będzie, to też jest obcy, słuchajcie. Unikajcie państwo podejrzanie korzystnych ofert. A słuchajcie, czyli jak ktoś przyjdzie za dobrą ceną, to uważajcie. To chyba Orange sponsorowało tą ulotkę, tak dochodzę do wniosku. Wymogi podpisywania wpłatu, zaliczki. Aha, czyli zaliczki nie opłacamy, dobrze. Ujawnieniem informacji czy okazaniem swoich oszczędności. No to słuchajcie, rewelacja. Współdziałajcie państwo z sąsiadami w zakresie wzajemnej ochrony i obserwacji mieszkań. Zgłaszajcie państwo informacje o zauważonych podejrzanych osobach, które pojawiły się w waszej klatce, mieszkaniu czy posesji. Czyli każdy ulotkarz. Ulotkarzy, słuchajcie, jeden dzień na pewno w każdej klatce na bank. I słuchajcie, i na to poszły pieniądze. Tu nie ma nic sensownego. Nic. Nie ma opisane, tak? Jak wygląda proces nabierania ludzi na wnuczka, tak? Nie ma informacji konkretnie, że słuchaj, czasami jest, przyjdzie do ciebie akwizytor. Powinno być napisane wprost. Przyjdzie do ciebie akwizytor, który ma dla ciebie mniej korzystną ofertę, jak ktoś z tego korzystasz. Więc przeczytaj umowę, tak? Bo może jest korzysta, a może nie, nie wiesz tego, to jest obcy człowiek. Tak? Jak robisz prezentację dla Ceptera czy innych tam i zapraszasz ludzi, żeby obejrzeli magiczny odkurzacz u ciebie w mieszkaniu, jak ostatnio była sprawa dla reportera gdzieś tam w telewizji czy inny program, to po prostu też przeczytaj umowę, ale nie ma tego. Jest po prostu uwaga. I hicior, słuchajcie, najlepsza z wszystkich ulotek. Ja współczuję policji, że takie rzeczy musi mieć u siebie na biurku. Naprawdę im współczuję, bo to wiadomo, że to nie policja robi, tylko jakieś tam instytucje, które im tam... Jak przeciwdziałać demoralizacji przestępczości nieletnich? Tyle. I słuchajcie, za każdym razem jest to samo opisane. I tu są procedury instytucjonalne. Nie ma nic wspólnego z tym, jak to wygląda naprawdę. I jeszcze mało tego, jest to tak śmiesznie opisane, że po prostu, no słuchajcie, no jest na przykład napisane, kim jest nieletni, tak? Że w okres, w którym jest demoralizacja, tak? Przecież wiadomo, że mówimy o nieletnich, a nie o pełnoletnich, tak?
jakiś czyn karalny, że to jest od 13 do 17 lat i tak dalej. I sposób postępowania, powiadomienie rodzica opiekuna, powiadomienie szkoły, powiadomienie sądu. I tu jest jeszcze opisane, jak to powiadomienie wygląda, że jest ustne, pisemne, zgłaszane telefonicznie, z policjantem do spraw nieletnich, może być zgłoszenie anonimowe. Słuchajcie, i jeszcze tu są paragrafy. Przestępstwa, jakie są popełniane. To przepraszam bardzo, czy to ma być katalog przestępstw, który jest popełniany przez nieletnich, czy ma być to informacja, która pomaga rodzicom zadbać o to, żeby ich dzieci były dobrze wychowane. No bo co, jeżeli ktoś ma dziecko, nazwijmy to strasznie zdemoralizowane, które chodzi po ulicy i szyby wybija w samochodach, to przecież co z tego, że on będzie wiedział, jaki dziecko paragraf dostanie? Co mu po tym? Tak? Nic. Sposób postępowania. Zawiadomienie policji, sądu rodzinnego o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego. No. Powiadomiłam, czyli w sensie doniosłem na swoje dziecko. I co dalej, prawda? I jest opisane, co szkoła robi, policja, sąd rejonowy, wydział rodziny nieletnich i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest bez sensu. To nie ma nic wspólnego z tym. Jeszcze słuchajcie, przykłady demoralizacji są podane. Jakby rodzice nie wiedzieli, co to znaczy, że dziecko jest zdemoralizowane, ale są przykłady. Piotrek, lat 14, wybił szybę w samochodzie sąsiada i ukradł radio. Był pijany na dodatek. Gratuluję sprawności. To trzeba, wiecie, po pijaku wybić szybę, ukryć radio i tak dalej, to ten. No i jest, prawda, paragraf od razu, który dostał za to. Tak? To jak rozumiem, że jak rodzic się dowie, że jego syn wybił szybę w samochodzie, to on się będzie zastanawiał, to już jest demoralizacja, czy jeszcze nie? Bo nie wiem. Dawid, lat 15, bawiąc się fajerwerkami, wrzucił jedną z nich do kaptura koleżanki. Eli, lat 14, wybuch petardy spowodował spalenie włosów i poparzenie skóry twarzy dziewczyny. Kurczę, tylko tutaj też pytanie, czy on wrzucił specjalnie, czy to był wypadek, no ale zakładam, że on po prostu piroman lata i podpala ludzi, także dobrze. Paulina, lat 16, za pośrednictwem komunikatora internetowego, gadu, o patrzę, 20 wiek dotarł na ulotkę, ale 21 już nie. Nie, mało ludzi już gadu używa, ale proszę. Wysyła pod adresem swojej rówieśniczki Ani groźby pobicia i pozbawienia życia. O kurczę, demoralizacja, to strasznie, to jest hejter, a nie demoralizacja. Groźby te wzbudziły w Ani uzasadnioną obawę ich spełnienia. No tak, no bo groźba karalna jest wtedy, kiedy my się przestraszymy, tak? Czyli jak napiszę do kogoś nie lubię cię i wyślę mu smutną buźkę, a on się przestraszy, to jest uwaga, groźba karalna. Nie? A co to jest? No nic, no powiedzmy. Ja przejaskrawiam oczywiście, ale chodzi o to, że wiadomo, o czym mówimy, tak? Wiadomo, że ktoś jest socjopatą, psycholem, uprawia jakiś stalking, się nad kimś znęca, tak? I rodzic taki zajrzy do Messengera, a nie gadu, moi drodzy, czy innego tam komunikatora, na Gmaila czy gdzieś w smartfonie i zobaczy, że są takie treści, to przecież wie, że ma do czynienia z człowiekiem jakimś trochę z problemami, co najmniej, a nie ten. Zbyszek, lat 16, posiadał przy sobie marihuanę. Kurde, zobaczcie, wódka to jeszcze nic, ale jak marihuanę miał, to już nieszczęście. Były prowadzone wobec niego postępowania w związku z demoralizacją. Kwalifikacja prawna, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Okej. Marihuanę już radia nie ukradł. No, słuszna uwaga, jak z marihuaną, to radia już nie ukradł. No, widzisz, po prostu siedział tam uśmiechnięty. Ania, lat 14, od dłuższego czasu dręczyła 13-letnią koleżankę ze szkoły. W okresie zimowym często chowała na terenie szkoły jej kurtkę i buty. Ubranie w szatni polewała wodą. Nadzór kurator. No słuchajcie. Ja myślę, że ci naprawdę zdemoralizowani ludzie, którzy mają faktycznie wyroki i w wieku młodym trafiają do poprawczaków i innych ośrodków wychowawczych, to po prostu się chyba ze śmiechu posikają, jak to przeczytają. To jest naprawdę... I najgorsze jest to, że to jest nie na temat, bo tu nie ma nigdzie o tym, jak temu przeciwdziałać, tak? To jest najgorsze. Stop patologiom. No ja to mówię też, stop patologiom w branży marketingowo-reklamowej programów społecznych, państwowych za nasze pieniądze. Więc w związku z tym, reasumując, kończąc już cały i tak przydługi dzisiaj wywód, tak? Jeżeli chcemy, żeby wolny rynek, który wpłynie na każdego, na mnie, na ciebie, żebyś miał niższe usługi, lepsze jakości usługi i będziesz mógł kupować usługi zwyczajnie taniej, czy też produkty, to trzeba wprowadzić wolny rynek ogólnie, naraz, dla wszystkich, tak?
nie etapami, nie kawałkami, tylko po prostu trzeba to upłynnić dla wszystkich, czyli znieść te koncesje, wymogi różne naraz, po prostu wywalić kilkadziesiąt, set raczej może nawet ustaw różnych. To jest raz, żeby nikt się nie zdążył obrażać wzajemnie, tylko po prostu, żeby w cudzysłowie wszyscy zostali ukarani, no bo pojedynczo to jest kara według tych taksówkarzy, tak? Brak egzaminów to jest kara, żeby wszyscy zostali w cudzysłowie ukarani, czy też po prostu uwolnieni naraz. I ostatnia najważniejsza rzecz, zrobimy to po to, zmniejszając między innymi właśnie różnego rodzaju opłaty i podatki, żeby takie głupoty za nasze pieniądze nie były publikowane. Dzięki wielkie. Thank you.